To koniec. Nie będziemy już cię słuchać. Bunt nadal trwa i będzie trwał, dopóki ktoś z nas nie posra się po śmierci. Jedynie kto tu ma się posrać, to wy. Trzeba było ciebie od razu zabić. Trzeba to było, posłuchać się Algerii. Trzeba to wam kupić papier toaletowy, bo zaraz będzie wam potrzebny. Skończę z wami, a potem z takim dużym państwem pójdą na tę malutką Europę. Przecież jak oni mnie zobaczą, to się chyba aż przeżegnają, ha ha. A propos przeżegnania, kiedy ty ostatnio byłaś w kościele? A co to kościół? Cicho, gram na czas. Tak licząc, to chyba, kurde czekaj, dwa razy i to było rok ma 8 w październiku też i 4 to, chyba, tak dokładnie. Dokładnie to byłam w kościele, nie wiem. Może pora iść, pomodlimy się za twój podbój Europy. Ja zapłacę za mszę, ja stawiam. O gratis to uczciwa cena. To o tobie śpiewa. Ziemia, a no tak kurwa, miałam wam zabrać ziemię. Kończmy to przedstawienie, bo Europa się niecierpliwi, kiedy dostanie w pierdol. Możesz sobie pomarzyć o tym, nie zabijesz już nikogo więcej. Zapomnieliście chyba, że to ja jestem waszym przywódcą, co oznacza, że jestem najsilniejsza. Łapiecie, mam nadzieję, że chodzi mi o to, że was tu rozjadę jak baby na pasach. Chyba to ty zapomniałaś, że to jest bunt? Nie jesteś już naszym przywódcą? Teraz to se możesz dowodzić jedynie własną dupą, bo tylko ona coś ci może odpowiedzieć, wiadomo w jakiej formie. Obudź się. Nie widzisz, co tam się od Janie Pawła. Zamknij japę, widzę już, cyk cyk zaraz sprzątnę ścierwo. Dawaj go noja, wykończ ją raz na zawsze. Nie ma problemu, uważasz? Patrz na to. Byłaś silna z Kazachstanem, ale teraz jesteś tylko wrakiem całych Chin, oddamy Europie twoje tereny. Jakbym nie miała tak skośnych oczu, to bym was przerobiła na psie kabanosy. Jak ty strzelasz nierówniaku jebany? Haha, widzieliście jak pykło. Idioto, orzesz kurwa, nie w nich miałeś strzelać. O motherfucker. Większego idioty nie widziałem, haha, teraz to ty już możesz kopać sobie grób, na który ja kiedyś nasram. Widzisz jak to kończą ci, którzy, no wiesz. No właśnie, nie wiem. Ja też, a zresztą nieważne, dość pierdolenia, robota czeka. Spełnia się moje marzenie i cały mój plan. Przecież my wszyscy myśleliśmy, że twoim planem jest zemścić się na Rosji, walczyliśmy dla ciebie, a ty nas oszukałaś. Haha, idioto, nadal tego nie widzisz? Nie jestem Chinami, Chiny były za słabe, żeby cokolwiek zrobić, ja nie potrzebuję sojuszników. Teraz ja będę panowała nad światem. Ale jakim cudem żyjesz? Rosja wysadziła wszystko dookoła, całych Chin i siebie, to niemożliwe, że żyjesz. Rosja była głupia, tym jebnięciem uwolniła mnie z zaczarowanego sedesu. Jak to sedesu? Co ty robiłaś w kiblu? Nic nie robiłam, Chiny mnie zaczarowały i uwięziły jak dżina, z tą różnicą, że w kiblu, a nie w lampie, i ten wybuch u Rosji mnie uwolnił. 3, 2, nie kurwa. 1. No nareszcie, wiedziałam, że w końcu tak będzie, nareszcie wolna, teraz co się zabawimy. Zaraz, to przez ciebie to wszystko, to twoja wina. O mój Boże, nareszcie zrozumiał, co za osioł. Kurwa, wszystko muszę robić sam, łe sama cela jak sąsiad po jednym piwie bezalkoholowym, miękka faja hehe. A mówili, jak chcesz coś zrobić, zrób to sam. A nie mówili ci, dostań w pierdol sam? Nic takiego sobie nie przypominam. Jak się tam do ciebie przejdę, to zaraz sobie przypomnisz.